Kongres Nowej Prawicy. Lech Walicki, miło mi. Na początku pozwolę sobie na taką delikatną uszczypliwość, bo ojciec powiedział, że przybył do programu pieszo, żeby nie zanieczyszczać środowiska, ale ci widzowie, którzy teraz na żywo oglądają ten program, generują sporo prądu, więc ojciec też nie jest tutaj bez grzechu. Ale bije się w swoje piersi. Pytanie mam takie, bo od dłuższego czasu mnie nurtuje, dość drażni pewna kwestia i ciekaw jestem, jak ojciec się do tego odniesie. Dlaczego człowiek, który posiada własną ziemię, za wycięcie drzewa, które rośnie na tej ziemi, płaci dość spore pieniądze i czy taki mechanizm nie sprawia, że tych drzew de facto się sadzi coraz mniej, bo jest to ryzykowny dosyć proces? Jak to ojciec widzi? No z tego, co wiem, lesistość w Polsce rośnie, nie spada. Natomiast te takie administracyjne zarządzenia... No, żeby no likwidujcie, może tak bardziej obrazowo. No, powiedzmy, głupot, ja posiadam kawałek ziemi. Głupot biurokratycznych jest mnóstwo. No i co poradzić? Ja znam parafię, którą zlicytowano dlatego, że urzędnicy uznali, że popełnili jakieś tam wykroczenie właśnie w utrzymaniu drzew. Bardzo często są to drzewa, które człowiek sam za swojego życia sadził. Zgadza się. Na przykład ja posiadam kawałek ziemi, wiem, że za jakiś czas będę chciał tam sobie coś zbudować w tym miejscu, ale nie mam w tej chwili na to pieniędzy. Chętnie bym posadził tam mnóstwo drzew, ale wiem, że jeżeli już bym chciał coś tam wybudować, to będzie to olbrzymi problem. No wie pan, to jest cały olbrzymi dyskurs pomiędzy moją wolnością osobistą a dobrem wspólnym, nie? A potrzebami całej społeczności. Gdyby było idealne rozwiązanie, to chyba by zafunkcjonowało. No, nie mówię tego bez powodu. Chciałbym, żeby ojciec może się pochylił nad tym tematem i razem ze swoim środowiskiem jakoś spróbował wpłynąć na tych, którzy o tym decydują. Bo jest to dosyć absurdalna sprawa. Poznam szczegóły, może się uda. Dziękuję.